zbliżający się czas to czas wypoczynku, spotkań z najbliższymi, ale także czas relaksu, zabawy, zabawy sylwestrowej, zabawy, podczas której korzystamy z różnych atrakcji. Jedną z takich atrakcji, na którą chcielibyśmy dzisiaj Państwu zwrócić szczególną uwagę, jest zabawa fajerwerkami, czyli wyrobami pirotechnicznymi. Musimy pamiętać, że materiały pirotechniczne, fajerwerki, są tak naprawdę odmianą materiałów wybuchowych, więc są materiałami szczególnie niebezpiecznymi. Przeznaczono je tylko do tego, żeby wytwarzały różnego rodzaju efekty świetlne, dźwiękowe, dymne czy inne, stanowiące atrakcje. Natomiast musimy być świadomi tego, że nieostrożne obchodzenie się z takimi materiałami może stanowić zagrożenie nie tylko dla naszego zdrowia, ale nawet i naszego życia. Sylwester w większości osób kojarzy się z dobrą zabawą. Dla nas jest to najczęściej okres zmożonej pracy. Wynika to z dużej dostępności między innymi sztucznych ogni i relatywnie niskiej ceny tych produktów. Często zapomina się, że jest to materiał wybuchowy. Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku dojdzie do wybuchu tego, czy w dłoni, czy w otoczeniu takiej osoby, często charakter urazu wyklucza możliwości rekonstrukcyjne takiej dłoni i wiąże się z koniecznością amputacji, nie ma możliwości leczenia rekonstrukcyjnego. Jest to petarda, wyrób pirotechniki widowiskowej klasy drugiej, nie wymagający pozwolenia. Zasymulujemy teraz zbyt długie przytrzymanie petardy w dłoni. No, trzeba przede wszystkim pamiętać, że są to bardzo duże energie. Często wskutek wysokich temperatur, jeszcze towarzyszące oparzenie i wszystko to potem wpływa na okres gojenia wydłużony i często bardzo powikłany. Wydaje mi się, że nie prowadzone są żadne statystyki, natomiast każdy z nas śledzi media i co roku tych zdarzeń jest całkiem sporo. Natomiast ważniejsze chyba jest to, że każde z tego typu zdarzeń w indywidualnych przypadkach prowadzi do bardzo dramatycznych skutków. Jeżeli mamy do czynienia z 9-letnią dziewczynką, chyba było takie zdarzenie w ubiegłym roku, która traci kilka palców do końca życia, no wpływa to na jej wybory życiowe, na potencjalne możliwości podjęcia pracy. No jest to, konsekwencje każdego zdarzenia indywidualne są bardzo poważne, także to trzeba zawsze brać pod uwagę. Co zrobić, kiedy odpalona petarda nie wybuchnie? Może się zdarzyć, że tego typu wyrób nie zadziała. Zapalony ląd zgaśnie. Może to być spowodowane różnymi przyczynami. Niewłaściwe przechowywanie, ukryta wada. Co wtedy zrobić? Należy przestrzegać instrukcji. Zwykle instrukcja mówi, że należy odczekać 15 minut, dopiero potem podejść do takiego przedmiotu i umieścić go w pojemniku z wodą. W wodzie ten przedmiot powinien się znajdować około 2 godzin. Rozsądne korzystanie z fajerwerków powinno zaczynać się już na etapie zakupu. Kupując wyroby pirotechniczne, powinniśmy wybierać te miejsca, które dają nam gwarancję, że są to wyroby przygotowane przez profesjonalistów. Powinniśmy sprawdzić, czy na tych wyrobach znajduje się polska instrukcja obsługi. Jest ona nie tylko wymagana prawem, ale przede wszystkim pozwala nam na bezpieczne korzystanie z tych wyrobów. Przed ich użyciem powinniśmy ją dokładnie przeczytać, zapoznać się z wymogami bezpieczeństwa, a zwłaszcza jeżeli będziemy z niej korzystali w obecności dzieci. Zachowajmy zdrowy rozsądek, tak żeby świąteczny czas i sylwestrowa noc były pełne szczęścia, radości i zdrowia, czego Państwu życzymy.